Mam nadzieję, że ta plakietka nie będzie Wam szczególnie przeszkadzać a propos tego, że odbija się w softboxach, bo niestety na to nie mam wpływu. Dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na takie trochę małe wspominki z krakowskich targów książki, czyli dla mnie osobiście absolutnie najlepszych dni w ciągu całego roku, bo to tam spotykam cudownych ludzi, ludzi, z którymi piszę normalnie na co dzień i z którymi dosłownie marzę, żeby ich przytulić, spotkać. Natomiast jeżeli miałabym patrzeć bez sentymentu na targi jako takie, to powiem Wam, że w tym roku dla mnie osobiście skończyły się wyjątkowo pechowo. W sensie było dużo takich mniejszych sytuacji, które złożyły się na to, że normalnie uznałabym je za absolutnie nieudane, ale to, ilu ludzi spotkałam, ile osób przytuliłam, totalnie zmieniło moje podejście. No i dalej uważam mimo wszystko, że te dni były cudowne. No teraz może zacznijmy od samego początku, czyli od wyjazdu na targi. No bo oczywistym jest, że skoro ja mieszkam w Warszawie, a targi są w Krakowie, no to jakoś musiałam tam przejechać, tak? Ale zanim, udało mi się nawet jeszcze zrobić cosplay, porobić dla Was zdjęcia na mojego bookstagrama i stwierdziłam, a pomaluję sobie coś na twarzy. No i pomalowałam. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, co Justyna robi na pół godziny przed wyjazdem na pociąg, na najlepsze dni w roku, czyli krakowskie targi książki, no to właśnie latam sobie po domu i robię zdjęcia z liściem na twarzy, konkretnie robię zdjęcia do książki Tusz. Ale no, zapraszam Was na vlog z wyjazdu, na który czekałam właściwie od zakończenia warszawskich targów książki. Mam nadzieję, że te kilka dni spędzicie miło razem ze mną. No i że ja też spędzę je miło. Później zrobił się z tego taki brzydki, uschnięty listek i to wyglądało bardzo źle, ale na początku, powiem Wam szczerze, byłam dumna z efektów. Cosplay zrobiony, praca, że tak powiem, zaliczona. Uśmiech na twarzy jak najbardziej jest. Zaraz lecę na pociąg, przygoda się zaczyna. Teraz wypadałoby zdążyć na pociąg do Krakowa, co również nie było wcale aż tak oczywiste, bo prawie się spóźniłam. No ale udało się i pociąg się, powiem Wam szczerze, odrobinę opóźnił. Przyjedzie z opóźnieniem około 5 minut. Do Krakowa przyjechałam trochę później niż to było w planach, ale przynajmniej zrobiłam trochę lekcji w pociągu, poczytałam sobie dwory. No i niestety nie udało mi się pogadać z ludźmi, bo ja w ogóle uwielbiam gadać z ludźmi w pociągach, ale w szczególności w przedziałowych. Natomiast ten, w którym jechałam, nie był przedziałowy, więc no jakoś nie znalazłam połączenia z całą resztą pasażerów, co nie zmienia faktu, że podróż minęła. Bardzo spoko. Dostałam, słuchajcie, plakietkę blogera, którą się do tej pory jaram, bo jakby w poprzednich latach tego nie było i w końcu jest. No przyznajcie, wygląda super. No i miały oczywiście miejsce moje pierwsze zakupy. Słuchajcie, no co ja mogę powiedzieć? Pierwsze zakupy na targach oczywiście już zrobione. Popełniłam zakupy, kupiłam sobie przeabsolutnie genialny zeszyt z pingwinem, a jakby ktoś nie wiedział, ja uwielbiam pingwiny. Natomiast w czwartek ja tak naprawdę bardzo krótko byłam na targach. Skupiłam się bardziej na ludziach i od razu praktycznie wyszłam z nimi na jedzenie. No i jakby nie vlogowałam rzeczywiście za dużo, bo chciałam się skupić na tych konkretnych osobach, żeby połapać z nimi chwilę, spędzić z nimi czas, a nie cały czas latać z kamerą i to relacjonować, bo to na tym nie polega. Ale później znalazłam w mojej galerii to nagranie, które po prostu zabija mnie za każdym razem, jak na nie patrzę. I nie wiem, dlaczego postanowiłam je zrobić, ale no tak się jakoś złożyło i rzeczywiście byłam na pizzy z Karoliną, z Ulą, z Martą, z Anią i z Sylwią z kanału My Books, My Life i o mój Boże, ona studiuje skandynawistykę. Czajcie, to po prostu musi być tak cudowne, szczególnie, że ja uwielbiam kraje skandynawskie. No i jak to ja oczywiście musiałam pojarać się chwilę faktem, że moje ciotki by the way, czyli oczywiście bestsellerki, dostały w tym roku ambasadorstwo nad krakowskimi targami książki. To super brzmi, były ambasadorkami. Po prostu cudo. Teraz oczywiście nadeszła pora na dzień drugi, czyli piątek. Obudziłam się o 5 rano, ponieważ nie wiem czy... Dobra, to było przerażające. W każdym razie obudziłam się o godzinie 5 rano, ponieważ moje ciało jakby jest do tego przyzwyczajone, bo w normalnym dniu szkolnym tak się właśnie budzę, no i stwierdziło, kurde Justyna, po co spać, obudź się tak wcześnie. To ewidentnie nie był dobry pomysł, strasznie nie mogłam spać, byłam strasznie zmęczona. No ale jak już się pouczyłam, jak już minęło te kilka godzin od rozpoczęcia samych targów, no to co oczywiście, telefon w łapę i nagrywamy. I zrobiłam kilka ujęć samego wejścia na targi. Hejka wszystkim, krakowskie targi książki dzień drugi. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj jest naprawdę prawdziwy tłum, szczególnie, że w czwartki i w piątki są również szkoły, natomiast dzisiaj obiecuję rzeczywiście vlogować więcej, no bo zasługujecie na to i ja też chcę mieć kilka fajnych wspomnień. Spotkałam następne super osoby i przy okazji dałam im cudowny wywód a propos tego, po co nagrywam, totalnie nie wiedząc, że nagrywam, jakby zapomniałam o tym. Ja chcę mieć wspomnienia, nawet nie musicie, jeżeli nie chcecie, nie musicie nawet podawać nazw. Chodzi o wspomnienia, tak? Że ja kiedyś za rok spojrzę na tego vloga i będę w stylu... O, to co, o, to było ale super!
później miałam w sumie fajną niespodziankę, jak już odkopywałam pliki nagrane na krakowskich targach książki. Ale w każdym razie spotkałam tam Bukadelf, czyli dziewczynę, która totalnie wygląda jak elf, jeżeli chodzi o swój wygląd i naprawdę jest niesamowita i przemiła. Mamy cudownego elfa, którego bardzo podziwiam. Dodatkowo nie jestem pewna, czy dobrze wypowiem nazwę użytkownika, ale była to Asti Malfoy. Natalia, jestem z Natapet, możecie mnie kojarzyć albo nie. No i jeszcze bardzo sympatyczna osoba, która miała na imię Kasia. I Kasia, mnie pan tu nie kojarzycie. Potem było więcej ludzi. Pierwsi widzowie. Proszę Państwa, mam tutaj oczywiście pierwszą widzkę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Ta, potem nagrałam kilka ujęć w taki sposób, że do tej pory nie mogę ich zmienić, bo nagrałam oczywiście pionowo, a nie poziomo. I teraz nie mogę ich wstawić do vloga, bo ucina mi pół twarzy albo jednej, albo drugiej osoby. No i jakby naprawdę mi szkoda, ale tam była właśnie Creamy Point, była Jennifer, no i była Maja z bookstagrama May Lost in Library. No i słuchajcie, no później tak chodziłam sobie, podchodziło do mnie coraz więcej ludzi i naprawdę jestem absolutnie pewna, że w ciągu całych targów podeszło do mnie ponad 50 osób z prośbą o zdjęcie, o przytulenie i jakby autentycznie to było tak cholernie miłe. Uwaga, szok, potem było jeszcze więcej ludzi. A później to w ogóle trafiłam na ekipę, którą mega pozdrawiam, bo totalnie trafiła w moje gusty, jakby w moje poczucie humoru. Zupełnie się zrozumieliśmy. Właśnie na przykład był Filip z kanału Pod Osłoną Książek. Nie odnaleźliśmy wspólny język i wypiłam mu trochę kawy. Czekaj, pokaż jak wyglądam, ale nie nagrywa jeszcze. I tam były właśnie z nami jeszcze dwie Natalie, jedna taka blondyneczka, której imienia totalnie nie pamiętam, ale dziewczyno, byłaś genialna. Następnie rzeczywiście dosyć mocno obkupiłam się książkami. No bo na tym też po części polegają targi, tak? Kupujemy książki. Co? Dziękuję. Więcej ludzi, których kocham. Ogólnie spotkałam kolejne. I bardzo miło. Ale uwaga, na koniec, żeby podkreślić genialność tego dnia, poszłam do Winidia i dostałam kawę z brokatem. Autentycznie, to była kawa z brokatem. Nie nagrałam tego na vloga, nagrałam na mojego Instagrama, więc jakby warto mnie obserwować, bo ja na Instastory często wrzucam takie, no, dosyć nietypowe rzeczy. Proszę Państwa, na Winidia jest kawa z brokatem. I Marta. I Sasna. Wow. Ale kawa była super i naprawdę mocno postawiła mnie na nogi. A teraz pozwólcie, że pokażę Wam ujęcia spoza targów. Wiecie, taka mała nutka tajemnicy, co robi BookTube i Bookstagram po godzinach. Oczywiście, że słucha Hamiltona. Poza tym, jak już wróciłam, to pomogliście mi zrobić ankietę socjologiczną na temat tego, czy człowiek z natury jest dobry i zły, więc poszłam trochę w takie głębsze rozkminy. Natomiast mega chciałabym Wam podziękować za pomoc, bo do tej ankiety zgłosiło się ponad 500 osób i mam takie jakby konkretne, wiarygodne wyniki a propos opinii społecznej na ten temat, więc bardzo dziękuję i tutaj się zaraz pojawią wyniki, bo jakby tworzyliśmy to razem i warto byłoby, żebyście Wy również wiedzieli, jak było z tą ankietą. Teraz nadeszła pora na dzień trzeci, czyli sobotę i tytułowy, jakby bardzo pechowy dzień, chyba jeden z bardziej w moim życiu, ponieważ zdarzyło się dużo takich mniejszych rzeczy, które nałożyły się na siebie i byłam absolutnie pewna, że o mój Boże, no chyba gorzej się złożyć nie mogło. Po pierwsze, zaraz po tym, jak przyszłam na targi, dowiedziałam się bardzo smutnej rzeczy mojej prywatnej, która bardzo doszczętnie podłamała moją psychikę i popłakałam się na środku krakowskich targów książki, w momencie, w którym rzeczywiście podchodzili do mnie widzowie i chcieli zdjęcia. Macie pojęcia, jak wielkie wyrzuty sumienia miałam, kiedy musiałam odmówić tak dużej ilości ludzi, ze względu na to, że ja po prostu cała trzęsłam się, nie byłam w stanie, miałam taki napad paniki po części. Ja wiem, że są rzeczy prywatne, ale jakby są ludzie, którzy specjalnie przyjechali, żeby poznać swoich ulubionych twórców, a ja z przyczyn prywatnych musiałam być chwilę sama. No i powiedzmy, że to sprawiło po części, że ten dzień na początku zaczął się słabo. Później jeszcze na dodatek i w tej chwili autentycznie mnie to śmieszy, ale wtedy do śmiechu mi nie było, oblałam się kawą, byłam pewna, że to jest jedyna bluzka, ale na szczęście udało mi się wykombinować następną. No i jakby nie latałam z niebieską bluzką całą tutaj oblaną kawą, na szczęście, bo tego bym już autentycznie nie przeżyła. Słuchajcie, jeżeli myślicie, że jestem pierdołą, to tak macie rację. Właśnie oblałam moją koszulkę kawą, ponieważ jest tu taki tłok, że autentycznie nie da się chodzić, ale to jakby nie zmienia faktu, że no musiałam sobie kupić tą kawę i moje życie bez kawy nie miałoby sensu, ale na szczęście miałam bluzkę na przebranie, więc that's nice.
chwilę później poznałam Olgę i tutaj znowu wracamy do pozytywnych aspektów tego dnia, ponieważ Olga jest dziewczyną, która zrobiła moje profilowe, na pewno znacie to zdjęcie, jest absolutnie przepiękne i Olga jest właśnie jego autorką i trochę żeśmy pogadały razem, szczególnie, że prowadzimy listową korespondencję od dosyć dawna i niezwykłym zaszczytem było naprawdę ją spotkać i przytulić i w ogóle bardzo pozytywny człowiek, mój człowiek. Następnie powiedziałam Wam na Instastory, gdzie jestem, siedziałam oczywiście pod nieprzeczytanym i powiem Wam szczerze, że to była chyba autentycznie największa grupka ludzi, jaką ever widziałam, jeśli chodzi o moich widzów, ponieważ jestem pewna absolutnie, że było tam ponad 25 osób, które po prostu w pewnym momencie schodziły się, jedne przychodziły, drugie odchodziły, reszta czekała przy mnie, nawet razem zrobiliśmy work z Hamiltona. Dobra, słuchajcie, mam jedno z większych skupisk moich widzów i możemy Wam tylko jedno powiedzieć konkretnie. Work! Dostałam kilka rzeczy od Was. Byłam w takiej autentycznej euforii. To był jeden z najszczęśliwszych momentów w targach. Grupka ludzi jest bardzo pozytywna, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wow! I było, słuchajcie, naprawdę przezabawnie. Nawet od jednych widzek dostałam bardzo nietypowy prezent. Słuchajcie, mamy tutaj bardzo specjalny przypadek. Dostałam od widzów testy gimnazjalne na naukę. Dziękuję. Zobaczcie moją edukację. Ponieważ ja się rzeczywiście bardzo dużo uczę, to dały mi egzamin gimnazjalny w Pingwiny i tutaj są jakby w środku napisane rzeczy, które kocham, typu Hamilton, typu rolkarstwo figurowe i na pewno zrobię te egzaminy z wielkim uśmiechem na ustach, ale jak już będzie bliżej do kwietnia, żeby już się przygotować i mniej stresować tuż przed nimi. Spotkanie u bestsellerek, o którym pewnie większość z Was mimo wszystko wie, przebiegło totalnie idealnie, w sensie był ogromny tłum ludzi, naprawdę ciężko było się tam przepchać, a ja osobiście odnalazłam się w cudownej pracy jako profesjonalny rozdawać ciastek i autentycznie wciskałam te ciastka totalnie każdemu i łaziłam wśród grupy tej ludzi, po prostu pomagałam, roznosiłam te ciastka, wciskałam po prostu po 5 ciastek każdemu, ale chyba Wam to szczególnie nie przeszkadzało. W tym też czasie dostałam większość prezentów, które właśnie trafiły do mnie na targach i powiem Wam szczerze, że przy niektórych osobach autentycznie się popłakałam, bo ja jestem bardzo takim płaczliwym człowiekiem, jeżeli robię coś, co kocham. No i tak się jakoś zdarzyło, pingwiny, rysunki są naprawdę przeurocze i każda chwila, którą włożyliście w robienie tego dla mnie, jest dla mnie cholernie wartościowa. No i w tym momencie zaczęła się moja choroba. Nie mam pojęcia za bardzo, jak to mogę nazwać, ale tak strasznie bolał mnie brzuch, że nie byłam w stanie chodzić w pewnym momencie i musiałam siedzieć i nic nie robić, bo każdy ruch to był tak niewyobrażalny ból, że chciało mi się płakać. Dostałam 2 razy leki przeciwbólowe, takie bardzo mocne, między innymi właśnie od Kamaili, które nie przyniosły żadnych efektów. Przez 3 następne godziny musiałam odmawiać moim widzom zdjęć, ponieważ albo nie byłam w stanie wstać, albo po prostu płakałam przez to, że mnie tak strasznie boli. Do tej pory mam wyrzuty, chociaż wiem, że biologicznie jakby to nie jest moja wina, to gdzieś tam za plecami mam coś takiego, że zawiodłam dużo osób, bo była duża liczba osób, która chciała do mnie podejść, która chciała ze mną porozmawiać, a ja po prostu nie byłam w stanie. Do tej pory trochę, no, robię sobie te wyrzuty, ale mimo wszystko mam nadzieję, że wyszło i udało mi się chociaż przy tych nieprzeczytanych, chociaż przy tej grupie, z którą zrobiłam work, spędzić z Wami jak najwięcej czasu, kiedy jeszcze byłam w normalnym stanie, że tak powiem. I dlatego też uważam, że te targi, gdyby nie ludzie, naprawdę byłyby przebeznadziejne, bo oblałam się kawą, bo spotkała mnie bardzo słaba psychicznie rzecz z punktu widzenia życia prywatnego. Dodatkowo zachorowałam, ale wiecie co, konkretnie ludzie sprawili, że to były najlepsze targi i dalej uważam, że to są najlepsze targi, ale jednocześnie najbardziej pechowe, jeżeli chodzi o czynniki, na które nie mam wpływu. No i co mogę Wam powiedzieć? Dziękuję Wam za obejrzenie, dziękuję każdej osobie, która udało mi się przytulić i spotkać na targach. Mam nadzieję, że za rok będzie lepiej. A teraz dziękuję Wam za obejrzenie, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, wpadania na Instagrama. No i co? Dziękuję Wam bardzo i do następnego. Pa!